Siemano, z tej strony Marty, a to jest już trzecie podejście. Jak dobrze ustawić flapsa? A więc tutaj mamy ikonkę flapsa. Klikamy dwa razy. Ładuje nam się. Ładuj, ładuj, ładuj. Nie chcę, żeby to długo trwało, choć nie ma wyjścia. Halo. Ładuj mi szybko. Dobra, czekajcie. Ja już... poczekajcie. Ja już to zrobię tak, że po prostu... Gdy... O! No. Mamy flapsa. Pierwsza zakaria to jest general. Tylko to jest FPS, movies i screenshot. Ale potem sobie przejdziemy. To jest ta wersja flapsa i budowa. Mamy taką fajną ikonkę komputera. Dobrze, dobrze. Tutaj mamy trzy opcje. Start flaps minimalizer. Kiedy dwa razy klikniemy, to po prostu od tutaj nam się minimalizuje od razu. Druga to jest flaps window always on top. To jest to, że po prostu flaps nam zakrywa, jeśli to, to nam zakrywa flapsa. Ok. A trzecia to jest run flaps when window starts. Po prostu zaznaczę nam wtedy, kiedy Windowsa, kiedy Windows nam się otworzy, to Flaps automatycznie się otwiera tu, tak o tu w roku. Dobrze, kolejna zakładka to jest FPS. Tutaj ustawiamy, gdzie nam chcą się zapisać FPS-y. Domyślnie to jest Flaps Benchmarks. No, nie będę sobie tego zmieniać. To jest Benchmarking Hotkey. To już sobie jak po prostu chcemy, żeby FPS nam się po prostu włączał i tak dalej, o tak będą się o dołu włączać. I tutaj ustawiamy, w jakim formacie mają być FPS-y. Ja polecam FPS-y. FPS-y, FPS-y. Dobra, do lepszych gier polecam mieć min, max, AVG. Dobrze, kolejne to jest... żeby mieć po prostu te FPS, żeby mieć po prostu FPS, na przykład tu będziemy to, żeby na przykład tu nam się zmieniły, żeby po prostu się zmieniało. I tutaj je mam ustawione. Jeśli to, to nam się po prostu chowają. I jeszcze mówię, jak nam się nagrywa, jak Faustem coś nagrywa, to są czerwone, a kiedy już kończymy nagrywanie, to o. Okej. Dobra, tutaj co jedną sekundę będą nam gdzie indziej są FPS. Mówisz, tutaj ustawiamy, gdzie będą nasze nagrania się zapisywały. Tutaj jak startujemy i mówię jeszcze, że to i to najpierw włączamy FPS, a potem dopiero zaczynamy nagrywać. Dobrze, tutaj ustawiamy takie, ja tu się nie mieszam, ale najlepiej zostawić to i to też w spokoju. I do takich, można powiedzieć, trochę gorszych gier ustawiamy full size, a do tych już lepszych half size. Tutaj mamy record sound. Jeśli tego nie zaznaczymy, to nie będzie flaps tego mikrofonu nagrywał. Tutaj jest mój mikrofon. Jeśli mamy słuchawkę, to zaznaczamy się oddzielnie, to zaznaczam. To są trzy opcje. Ta? Tego, żeby flaps nam nie synchronizował naszego głosu oraz głos na przykład z gier. I to jest bardzo fajna opcja. Hide mouse cursor in video, czyli chowa nam kursor podczas wideo. I to nie wiem, do czego służy. I screenshot. Tutaj ustawiamy, gdzie nam chcą się screenshot zapisać. A tutaj jakie robimy. I tutaj mamy w formacie. Aha, i jeszcze powiem, że tutaj benchmarks. Tu się. To poczekajcie, ja bo... O! I tutaj mamy, o, nasze wszystkie już. Widzicie? Mówię sobie w screenshot, wiesz. Jak dobrze. To już tyle. Ja jestem Mati, a to był Jak ogarnąć flapsa, czyli Dark.